Dzisiejszy sparing z Łukiem Chorzów zakończony remisem 1-1. Bramka chyba zawsze cieszy, mimo że to tylko sparing. Zgadza się, tym bardziej, że z głowy nie pamiętam, kiedy ostatni raz strzeliłem bramkę. Bardzo pozytywnie. Szkoda, że nie wygraliśmy tego sparingu, bo były ku temu okazje. Mieliśmy bardzo klarowne sytuacje, z których musimy strzelać bramki, jak chcemy zobaczyć punkty w lidze. Taki jeden największy plus tego sparingu, jakbyś miał wskazać? Myślę, że nasza gra w pierwszej połowie. A minus? Minus niewykorzystane sytuacje, których mieliśmy sporo. Myślisz, że ta przerwa w lidze jakoś, nie wiem, komplikuje plany, czy wręcz przeciwnie, dobrze, że ona miała miejsce? Myślę, że bardzo dobrze, że miała miejsce, bo jest parę urazów w naszym zespole. Chłopaki dochodzą do siebie, także myślę, że teraz jest taki okres, gdzie mogą do siebie dojść i będą gotowi na mecz piątkowy z Rowem Rybnik. Kluczbok zremisował wczoraj w Radomiu, wskutek czego spadliśmy już do strefy spadkowej. No, odrabiając te ligowe zaległości, trzeba będzie z tej czerwonej strefy uciekać. Ja myślę, że póki co na razie nie możemy patrzeć tak na to właśnie, że jesteśmy w czerwonej strefie, chociaż tych punktów mamy zdecydowanie za mało, jak na naszą grę, która jest, myślę, dobra bądź bardzo dobra. Musimy poprawić pewne niuanse w grze obronnej, żeby nie tracić takich bramek głupich. I myślę, że będzie dobrze. Musimy walczyć teraz w najbliższych meczach o to, żeby właśnie zdobywać tych punktów jak najwięcej. Dzięki.